pozwolą Państwo, że zaczniemy od numeru 10, ponieważ jest z nami właśnie na scenie liderka tej listy, pani premier Beata Szydło, jedynką. Wielkie brawa! Województwa Małopolskiego i Świętokrzyskiego, okręg numer 10, na dwójce Arkadiusz Mularczyk. I wyjątkowo, to już tak samo od siebie, numer 4 Anna Krupka, tak, z tego okręgu, gospodyni tego województwa, przewodnicząca. Szanowni Państwo, numer 10, tak się prezentują nasi liderzy. Przechodzimy do okręgu numer 1. Bardzo proszę. Kolejny okręg, okręg numer 1, województwo pomorskie. Pani minister Anna Fotyga. I pan minister Jarosław Selin. Okręg numer 2, województwo kujawsko-pomorskie, numer 1, pan poseł Kosma Złotowski i pan poseł numer 2, Krzysztof Szczucki. Zapraszamy, tak, okręg numer 3. Okręg numer 3 to Podlasie i województwo warmińsko-mazurskie. Numer 1, Maciej Wąsik. Numer 2, profesor Karol Karski. I okręg numer 4, Warszawa, numer 1, pani poseł Małgorzata Gosiewska, numer 2, pan Tobiasz Bocheński. I okręg numer 5, Mazowsze, numer 1, Adam Bielan, numer 2, Jacek Kurski. Szanowni Państwo, okręg numer 6, województwo łódzkie, numer 1, pan europoseł Witold Waszczykowski, były minister. Numer 2, pani poseł Joanna Lichocka. Ogromne brawa, tak, tak. A w okręgu numer 7 w Wielkopolsce numerem 1 jest pan minister Wojciech Kolarski. Numer 2 to doświadczony europoseł Ryszard Czarnecki. Okręg numer 8, województwo lubelskie. Numer 1 to pan poseł Mariusz Kamiński. Numer 2 pan poseł Jacek Sariusz-Wolski. Podkarpacie, okręg numer 9. Numer 1 Daniel Obajtek. Numer 2 europoseł Bogdan Rzońca. Numer 10, okręg numer 10 już Państwu zaprezentowaliśmy, a więc przechodzimy płynnie do okręgu numer 11, województwo śląskie. Na miejscu pierwszym pani poseł Jadwiga Wiśniewska, na miejscu drugim pan poseł Patryk Jaki. Czas na Dolny Śląski, województwo opolskie, okręg numer 12, Anna Zalewska, lider listy, pani minister Anna Zalewska. Numer 2, Beata Kępa. Zapraszamy. I proszę Państwa, okręg numer 13, ostatni, który Państwu dzisiaj zaprezentujemy. Województwo lubuskie i zachodniopomorskie. Z miejsca pierwszego o Państwa zaufanie walczył będzie pan poseł Joachim Brudziński. Na miejscu drugim pani poseł Elżbieta Rafalska. Oto biało-czerwoni, silna biało-czerwona drużyna, która rozpoczyna intensywną kampanię wyborczą, kampanię opartą o spotkania z Polakami.